Hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Rolników. Dzisiaj jest ze mną Dominik i Mati. Siemaneczko, witam. Dobra, Dominika chyba nie ma, walicz. Jak widzicie, sąsiad tutaj sprzedaje już rzepak, tegoroczne plony. No niestety, było zapotrzebowanie, ale już nie ma. Niestety się spóźniliśmy. Sąsiadowi się... Sąsiad. Sąsiad, bo zaraz wszystko połamiesz. Chyba coś tam było wpite wczoraj. Jeszcze sąsiadka No, wczorajszy. Było totra u Kamila. Ciekawe, ile tobie, że tak powiem, sypnie za to? Sypnie? Sypnie? No ile dostaniesz po prostu, nie? Zaraz powiem. Ogólnie zapotrzebowanie było chyba 2200 jakoś tak. Teraz cena, wiadomo, no spadła, bo zapotrzebowania nie ma. Ale cena jest i tak dobra, 1734. Niby mało, niby dużo. Wiecie. 25 tysięcy. No nieźle. Ja, że tak powiem, najpierw chciałem wszystko skosić. Jak widzicie, wszystkie pola mam obkoszone, bo w tym sezonie tak akurat się złożyło, że wszystkie swoje pola miałem w rzepaku. Tutaj mam trzy pola połączone, bo w poprzednim sezonie sobie połączyłem elegancko. Trochę zabawy było, pierdzielenia, nie powiem, bo wiadomo, drzewa i tak dalej. Tutaj na tym polu dużym parę drzewek mi jeszcze zostało, że tak powiem, do wycięcia. Bo na dobrą sprawę po prostu zapomniałem o tym polu, że tutaj trochę będę chciał powiększyć. No i co? W sumie zabieramy się do roboty, tak? Bo pól jest pełno, a jednak no, trzeba to raz, że nawieść przed zabranowaniem, żeby od razu wyższy poziom był. Na dwa, żeby już zabranować, tak? Żeby przygotować pod siebie. Także podpinamy od razu rozsiewacz i lecimy na pola. Jestem. Możesz się ładnie przywitać, jak już cię nie było. Bo jakby to tak bez przywitania, kurde, siedzieć. Dobra, gdzie to miałem siewkę tu? Pogrzeb, widzowie. Ogólnie chyba w tym sezonie będę musiał się wybrać na sklep, że tak powiem, z kołóweczką. Chcę przywieźć parę palet z ziarnami. I w sumie jedno wapno, jeden worek wapna, bo no tu już zostało ile, no 600 litrów, 30%, no może braknąć. Jeżeli mam w sumie ile pól? 3? Tu jest 1, 2, 3, no 3 pola. To może mi braknąć na dobrą sprawę, dobra. Lecimy z nawożeniem, dawka na 500. Tutaj elegancko GPS-a mam, więc... Że tak powiem... GPS-a postanowiliśmy sobie wszyscy kupić. To oczywiście mógł, kogo było stać. Bo jak wiecie, z GPS-em się... Nie ukrywajmy, robi lepiej, tak? Bo puszczamy tylko tempomat i leci, tak? Dokładnie. Nie musimy manewrować i się pierdzielić z różnymi przerwami. No i elegancko. Nie ma omijaków. No. Tylko jeszcze trzeba pamiętać, żeby go włączyć. Bo właśnie ten pomoc odpaliłem, a GPS-a nie włączyłem. A zaś wiadomo, na koniec takie omijaki można przejechać. Pole od razu jest, że tak powiem, równo, że tak powiem, nawożone. Nigdzie raczej omijaków nie będzie, no chyba że podczas, że tak powiem, nawracania. Dobra, to co tam panowie w sumie robicie? Bo ty tam widziałem Mati, nie Mati, Dominik, zwozić boloty. Dużo ci tam zostało? Nie, 6-5. No to. A łącznie ile tam jest? Chyba około 20, nie? Czy więcej? 29. 29, no nie jest źle. Wyścigiem to mam przyciela prawie. A no. Sąsiad pieniądze miał, se ciągnik nowy kupił, przyczepę. I teraz szaleje. Dofinansowanie. Tak, dofinansowanie. Jak widzicie, na moim koncie jest 106 tysięcy. Plus oczywiście to, co dojdzie za sprzedaż rzepaku. Ale rzepak ja planuję dopiero zimą, jak będzie większa cena oczywiście. No i planujemy, że tak powiem, w sensie planujemy, planuję odkupić, wykupić w sumie wszystkie pola, co mam w dzierżawie. Bo my tu z chłopakami jesteśmy mówieni tak, że jak bierzemy dzierżawę, to po prostu na 4 sezony mamy tą dzierżawę, a po tych 4 latach musimy obowiązkowo, że tak powiem, wykupić to pole, wykupić, odkupić. Jak zwał, tak zwał. No, oczywiście wiadomo,
ktoś bierze dzierżawę, no to już to pole na 100% chce, tak? Dobra, w sumie poprzeczny jaki bym tu mógł zrobić, żeby było łatwiej do nawracania. Jak tak patrzę... Kurde, ja tu mam orkę nawet do zrobienia. Ile chodzi jęczmień w zimę? Jęczmień w zimę... Czekaj, gdzie tu jest jęczmień? No, zimą jest najwyższa cena, nie? 1200 prawie. Bo ja mam tego jęczmienia 30 parę ton. No, ty masz 30 parę ton tego. Jęczmienia mam prawie 60 ton rzepaku. Ale... Równie ci miał tych belek, tylko też popadał i wiesz, znikło trochę słowa. A no, pogoda jest nieprzewidywalna. Nie, jest, po prostu to potrzeba. Teoretycznie tak, ale wiesz, jak patrzysz na kilka najbliższych dni, czy tam na kilka najbliższych godzin, to ta pogoda i tak może się zmienić, co nie? Trzeba ją po prostu ciągle obserwować, bo jednak jest zmienna. W sumie ten, jak na jedynce czy coś leci pogoda, to też nigdy nie można upaść, bo też nie zawsze się wszystko zgadza z pogodą. Mówią, że będzie ciepło, a tu nagle śnieg. Ja będę wszystko teraz pod rząd, czyli obvious. U mnie teraz rzepaczek pójdzie, leje wszędzie. A w kukurydze chcę iść. A w kukurydze. Ja się z kimś mogę złożyć na przystawkę i na siedmik. To będzie najbardziej opłacalne. No. Miesiąc. Mogę konie? Ajajaj, najgorzej. Muszę kurde się przyzwyczaić do nowych bindów, co mam w OBS-ie. O kurde się niechcąco wyciszyłem, no. Ale dobra, tam. Na początku to wiadomo, jakieś błędy mogą być. Trzeba dojść do, po prostu do nawyku, że tak powiem. Ogólnie sobie też myślałem, jakby tu ciągnik kupić jako drugi na dobrą sprawę. Bo wiadomo, gospodarstwo się powiększa. Jakiś fajny ciągnik by się przydał. Planowałem iść w zatory w sumie. Albo krystala, albo albo tutaj 12145. Ale no niestety sąsiad mnie wyprzedził, pierwszy kupił. A że tak powiem, ja bym wolał mieć inne... No po prostu coś innego niż wy, tak? Żeby nie było, że każdy ma przykładowo jeden ciągnik, tak? Ale spójrz, że teraz każdy ma, ja z Matki mam te same zatory, a ty masz z Kamilem te same resursy. Tak, no ale wiesz, my też jesteśmy na takim etapie, że to jest dopiero na dobrą sprawę u niektórych drugi ciągnik po Ursusie, a niektórych już jest trzeci. Bo też wiadomo, nie każdy ma na to pieniądze i też no... Nie każdy potrzebuje lepszego. To zależy też od tego, ile się po prostu zarabia, tak? I jak u kogoś wygląda z terenu na dobrą sprawę. Bo wiadomo, no u ciebie przykładowo jest w miarę równy teren, tak? Więc ty jakiegoś, nie powiem jakiego mocnego ciągnika nie potrzebujesz, bo tobie i tak pojedzie.
Z kolei u Matygo, no, przydałby się jakiś dobry ciągnik, bo on ma górki i tak dalej. Więc wiadomo, trochę więcej kunia by się przydało. Kurde, wiecie co? Tak sobie teraz patrzę. Tego nawozu mi nawet może chyba już teraz braknąć. Ja po jednym polu... Po jednym polu... starczy mi to? Tu mi starczy, ale tam już mi nie starczy. Będę musiał, kurde, już teraz nawet jechać. Ajajaj. Trochę tego nie przejdziemy. Wapna 1500. Kurde, planowałem dopiero jechać, kupić, że tak powiem, po tym pierwszym razie, tak? Po tym pierwszym nawożeniu. A tu się okazuje, że mi nie starczy. Bo tu jest jeden przejazd, tam mam jeszcze poprawkę. Ja tam to drugie pole nawet się nie opłacę jechać, bo nie będę miał pełnego. Znaczy, tak powiem, kołówki mi się ze sobą nie chce targać, bo zbytnio nie mam jak podczepić. Sąsiada nie będę prosił, bo... Zaś i tak na dobrą sprawę musiał drugi raz po to jechać, żeby to przywieźć na gospę. Jadę po Wiesbach, bo nie mogę sypać z łyżki. Ej, sąsiad, chyba ci belka spierdzieliła z pola. Gdzie ona jest? Bo widzę na środku pola, kurde, pomiędzy twoim a skupem. Tak mi się zdodali wyoliła. Gdzie? Tam po lewo, po lewo. W tym jęczmieniu chyba? Co tam jest? Przeleciałeś sąsiad. O, mocno. Dodatkowe 400, kurde, w kieszeni. Dobra, jeszcze tutaj kawałek. Nie bać się, moją stronę. Wszystko jest nagrane. Także już się od niczego nie wymigasz. To się kameruje. Dobra, ile tu jest tych worków? Chociaż... Ostatnio zrobiłem sobie trochę zapas. Może starczy w sumie. Dobrze, chociaż te dwa pola mam tu blisko domu, to daleko nie muszę jeździć, ale z kolei tamte dwa większe mam, no już trochę dalej. I trochę będzie problem. Jak mi tam gdzieś braknie. Kiedy będę miał pod wiatą te belki, to nie znikną, tak? Nie. Pod wiatą będą całe. One nie mogą, że tak powiem, być pod chmurką. Bo wtedy wiadomo. Warunki atmosferyczne, deszcz. Brano, to by zgniło. No dokładnie. Ale nie, naprawdę mi się mega podoba ten Ursusik. Wait, co jest? What? A i GPS mi się zbugował. Gdzie bym miałem wyłączone, ale w ogóle skracać nie mogłem. Nie, ten GPS naprawdę... Czasami... Bardzo fajnie działa, ale czasami naprawdę na prostym, krótkim kawałku potrafi się tak zbagować, że ani się zatrzymać, ani skręcić, kurde nic, po prostu wyjść z gry jeszcze raz wejść, tak? Zresetować. Wiesz co, to nie zawsze pomaga. A trzeba pamiętać, że jednorazowe zresetowanie maszyny trochę ją uszkadza. Także no, na dodatkowe koszta, no, nie mam zamiaru się, no, narażać. Kurde, sobie tak myślę nad tą soją, kurde, bo bardzo korci, że tak ma... Wiadomo, soja droga, tylko że mnożnik jest słaby. Żeby fajnie posypała, no to na dobrą sprawę bym musiał za dwa pola, że tak powiem, zostawić na ten rok czy tam dwa. Żeby tam nic nie było. Bo wtedy się robi ten cały ugór. I dopiero wtedy tam by zasieć tą soję. No tylko no, jeżeli to by trzeba było rok, że tak powiem, pole odstawić, na rok odstawić pole na bok, to tak trochę by mi się to w ogóle nie opłacało, póki co. Bo... Jakby nie patrzeć, ja większość pól mam w dzierżawie
I za rok? Za rok? Za 2 lata? Za 2 lata już będę musiał wykupić wszystkie pola. Znaczy wszystkie oprócz tego 114, co jest z tamtej strony drogi. Bo to jest, że tak powiem, w tamtym sezonie kupione dopiero. Kupione. Wzięte w dzierżawę. W ogólnie no po rzepaku no to trzeba albo jęczmień, albo pszenica, albo owies. Najlepiej. Bo jest dobry mnożnik. Tylko kurde no, ja coś temu mnożnikowi nie ufam, bo jak ja widzę, jak mi się wszystko zmienia, że tak powiem, jak zmienią sobie poprzednią uprawę. Nie, to się też takie... No właśnie, no nie wiem jak to odbierać, nie? Tak szczerze. Bo to trochę tak głupie, że się zmienia, że tak powiem, mnożnik na wcześniejszej uprawie. No, bez sensu to jest totalnie. Bo co ma, że tak powiem, aktualna, no, planowana uprawa do poprzedniej? Takie no, bez sensu totalnie. Jakby nie wiem, może faktycznie, że tak powiem, ze starego mnożnika danej uprawy bierze na nowy. Przez co jest po prostu większy. Ale no, strasznie dziwne to jest. Dobra, elegancko się nagrywa, kurde, 15 minut już. Ogólnie planuję ten odcineczek zrobić krótszy w porównaniu do poprzedniego. No wiadomo, tam były żniwa, to był taki pierwszy odcinek, że tak powiem, w którym nas było słychać na dobrą sprawę. Ten planuję krótszy, zobaczymy jak też wyjdzie. Wiadomo, wszystko trzeba potestować, jak to wygląda z dźwiękiem, bo jednak ostatnio no to była masakra z tym dźwiękiem. Ja też no, nie jestem w stanie do perfekcji, że tak powiem, tego dźwięku samemu ogarnąć i... jak to się mówi, najlepiej coś testować na żywym organizmie, tak? Dlatego, no, zobaczymy, jak wyjdzie ten odcinek. Dobra. No to lecimy. Lecimy na trzecie pole. Oho. Oho. Kurde. Mój zajebisty internet znowu daje sobie znaki. Nie wiem, to jest dziwne. Ogólnie ciągle mam, że tak powiem, niski ping koło 20-30, a jak sami widzieliście przed chwilą, miałem dosłownie 30 pingu, a mnie tak lagowało, jakbym miał, nie wiem, za 100 pingu co najmniej. Bo okej, faktycznie, czasami mi potrafi podskoczyć do tych 100, ale wtedy tylko mnie laguje. Więc z jakiej racji, że tak powiem, jak mam na biało ping, bo na biało to jest tak zwany dobry ping, tak, na którym cię nie powinno teoretycznie lagować, to dlaczego mnie laguje? Bo ja nie mogę dojść, że tak powiem, do rozwiązania. Jedyne, co zdążyłem zaobserwować przez poprzednie dni, to to, że w ogóle nie mogę grać wieczorami koło godziny 19-20, bo no po prostu wtedy jak zacznie mnie lagować, to po prostu nie jestem w stanie totalnie nic zrobić. Jestem po prostu odcięty. Dobra, nie to GPS. Dobra, to jest. Tutaj zaczniemy. Wait. Nie na drodze, tylko na polu. Nie będę marnował. I w sumie właśnie, bo ja teraz nawożę. A ja tu muszę jeszcze dać wapno. Jak to będzie wyglądała sprawa z tym wapnem? Gdzie to jest tu? To jest mapa. W sensie no. Ja właśnie pomyliłem się i ja miałem pierw wapnować. A ja pierw zacząłem nawozić. I pytanie. Pozdrowie ty. I pytanie jest teraz takie, czy... Bo wiadomo, wapno nawieźć nawiozę, to mi zniknie wymagane wapno. Ale, czy jako, że nawiozę to wapno, będę mógł, że tak powiem, drugi raz już nawieźć ponownie, czy będę musiał... jak to się mówi, zabronować po tym wapnie. Nie, wystarczy, że rozrzucić wapno, potem nawóz i zabronować. No właśnie, ty powiedziałeś teraz dokładnie tak samo, jak ja teraz robiłem. Czyli, nie, na odwrót. Bo ty powiedziałeś, że pierw wapno, później nawożenie, a ja właśnie robię na odwrót. I pytanie, czy muszę bronować po wapnie, czy mogę od razu, że tak powiem, drugi raz nawieźć? Bo to, że jak zabronuję, to mogę drugi raz, to ja wiem. Ale czy po wapnie mogę? Musiałbym w sumie sprawdzić. No ale to...
pole blisko domu mam, więc tam też wymagane, więc zobaczymy jak to będzie. Ogólnie tutaj... A nie, dobra, to mi raczej nie będzie przeszkadzać. Bo to jak widzicie, no dziki strasznie poryły. No dziki czy jakiś saren. Albo sąsiad może przyszedł którejś nocy, kurde, i trochę, że tak powiem, mi czegoś napsikał na te pola. Że tak uschło. Susza była. Powiem ci, w tym roku wyjątkowo, że tak powiem... Dużo było. W sensie nie, dużo opadów było. Bo... Może to jest śmieszna liczba, bo tylko dwa razy padało, ale w porównaniu do poprzedniego roku... Poprzedniego? Chyba w poprzednim sezonie mieliśmy strasznie duże dziury na polach. Ale teraz myślę, czy to było w poprzednim... Nie, to... Nie, w tym? To może na innym polu to było. Ja tu dużo miałem dalej pracę. A nie wiem w sumie. No ale mniejsze, no w każdym razie teraz są największe te dziury, nie? Tak no... Nie wiem, faktycznie może susza to powoduje, albo ten bot season i że tak powiem, no... te zwierzęta jakoś próbuje... na tych polach, kurde, odwzorować, nie wiem w sumie, nie mam pomysłu. Kurde. 90... 25% mi zostało. Koło 4 przejazdów. Ty, będzie zajebiście jak mi starczy w sumie. Bo nie będę musiał specjalnie jechać na gospę, żeby uzupełnić jeszcze raz tu przyjechać, bo tak to bym mógł sobie od razu jechać na tamto duże pole. No zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli. Kurde, jedź szybciej. Jak nie wezmę tego naraz, to braknie. Kurde, no. 5% już. Ajajaj, jakby było krótsze pole, to tak, to by starczyło. No dobra, no nic. Trzeba jechać jeszcze raz. Także lecimy. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Ogólnie powiem wam, planowałem wymienić sobie kombajn aktualnego bizona na jakiegoś albo nowszego bizonka z większym zbiornikiem, z lepszą sieczkarnią, z lepszym headerem, albo na jakiegoś klasa. Tylko no, problem jest z pieniędzmi. Bizon ok, fajny w ogóle. Wiadomo, taki klimat bardziej taki wiejski. Z kolei ten klas no bardziej taki, bardziej na PGR by był. No to też no, jakiś duży klas to nie będzie, bo to chyba będzie tam klas Dominator. Na 5 metrów. Ale co na 5 metrów? Header. No chyba 5 metrów ma, czy tam nawet 4. No w każdym bądź razie no zastanawiam się, który wziąć. Header i Holanda. O, ty w Holanda chcesz iść. No jakoś lubię tą firmę. No ja, że tak powiem, do niej nic, że tak powiem... żadnych złych, że tak powiem, opinii, złych doświadczeń nie mam, ale wolałbym się trzymać, że tak powiem, w takim klimacie bardziej wiejskim, jakby nie patrzeć. A to mam być stary Nicholan, taki starutki, fajnego mam, trzeba go wrzucić. Tak? No. To zaś u pojazdu? Sorry. Kurde, jakiegoś chłopa tam potrąciłem. No co, daj mi podeszli. Jezu, znowu? To jest ten header, bo to jest oryginalny kombajn, tylko header winny. Mhm.
Czekaj, to jest... Nie, te piątka? Nie. Te piątka to Poczeka. Był ciągnik chyba. Już ci mówię, jaki to jest kombaj. TX32. Okej. Okay. I do niego jest kadar 5-metrowy. Fajnie. No spokojnie, ile on by kosztował? Stówka kombajn, kadar tam 40 z wózkiem. A zbiornik? Ile by mieścił? 8 tysięcy czy więcej? 5600. 5600? No. O Jezu. Nie wiem, powiem wam, te zbiorniki w niektórych kombajnach to naprawdę są takie dziwne. A ten jest zbiornik naprawdę duży. No, ty tu mówisz, że tylko 5600 by miał zbiornik. A ja właśnie planowałem kupić klasa Dominatora, który by miał zbiornik aż 8000, także no... Bez porównania, że tak powiem. Nie, dobra, GPS-a wyłączę, bo tu i tak dwa przejazdy zostały. Ostatnie wapnienie pole i orka na jednym. Gdzie to masz orkę niby? Orka? Na polu nie ma. A, no widzę, 120. 120? Tak, 120. Jeszcze łączę te pola, więc. Kto mi wrzucił tam ursusa? Kurde, teraz 11 motogodzin wybije. O Jezu. Mati. Co? Ty wiesz co? Nieważne. Co tam robicie? Tak mi się no, nic. Nic, czyli coś jednak zrobiliście. Kto zrobi, to zrobi. O Jezu? Kurde. Jaki mały psikus. Niby tu wyrównają ten przejazd, a dalej są dziury. Chyba sąsiad mi przychodzi i tu doki, kurde, jakieś kopie. Codziennie. Normalnie za każdym razem. Co zrównam to zaraz na drugi dzień dziury. I tak na okrągło. Dobra, dajmy sobie to bardziej w prawo. Żeby było do pola na równo. JP. Jeszcze trochę. Dobra, lecimy dalej. Ten GPS naprawdę się przydaje na takie dłuższe pola, tak szczerze. Wiadomo, ustawi się na równe, no i... Z jednej strony wiadomo, ułatwienie, bo nie trzeba, że tak powiem, ciągle, że tak powiem... Może nie, że ciągle być przy kompie, po prostu ciągle sterować tym ciągnikiem, tak? Prawo, lewo, w zależności od tego, jak idzie pole. Bo też wiadomo, jak się wiedzie nierówno, no to... Zaś albo za bardzo w prawo ucieka, zaś albo w lewo... No i nigdy nie jest w miarę równe. A tak, na GPS-ie wjedzie sobie raz, ustawić dobrze i jest gitarka. A sąsiad pomógł ci z orką? Tego dużego pola? Mi... nie... Wiesz co, mi się wydaje, że... że jakichś większych problemów nie będę miał z tą orką. To jest... Niby to jest duże, ale... Mam, że tak powiem, pewien sposób na to pole. Mam pewien Będą. Sposób i... Nie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie, wiesz co, będę orał tym swoim pługiem. Tylko chcę przetestować pewną metodę. Bo ja na GPS tak, bo ja to zazwyczaj wiesz, dookoła, że tak powiem, jeździłem i gdzieś tam na środku kończyłem, tak? Kurde, ale chrypam o dzisiaj, ja pierdzielę. Ja się rozcinałem i tak dookoła. W sensie na środku, nie? Tak, i na boki. No, to ja tak samo właśnie planuję zrobić. Zobaczymy, jak to w sumie wyjdzie. I na koniec taka nie bruzda, tylko elegancki poprzeczek.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciasno w dom gospodarczy, tak się okazuje. No co myślę, ty masz... Jak nie najcieśniejszą, to drugą najcieśniejszą kurde w regionie. Drugiej takiej jak ty to nie ma nikt. Ja mam największą. Poczekaj, poczekaj, sąsiad. Daj mi się tylko rozbudować. Zobaczymy, kto będzie miał większą gospę. No to że tak powiem, ty masz pełno niezagospodarowanego terenu, także... Także ty już się tam nie wymączaj. Nie przechwalaj. No dobra, dzięki, już będę wiedział co robić. Dominik, robota jest. Płot trzeba przesunąć. Orkę zrobić. Sam zrób. Zapłacę. Biorę od płotu 20 tysięcy. Opal gumę. Ło, sąsiad, ale się ceni, ja pierdzielę. Widać, że to na bombany przyjdzie. Przecież robota, praca u Mateusza to naprawdę bezcenna. Tam się idzie za darmo robić. Naprawdę, takie widoki, co on tam ma, to normalnie nigdzie nie ma, po prostu nigdzie. Tam są takie kolejne, takie dziury, a taki teren strumy, że jak źle nogę sobie, jak źle nogę postawisz, to jak się nie wywalisz na twarz, nie, to jest cud. Drzewa są, pościnane. Tak, drzewa są, no chyba, że sąsiad je wyciął w poprzednim sezonie. Bo sąsiad tam ostatnio taką wycinkę prowadził, że aż chłopaki z tartaku się pytali, kurde, czy to państwowy las idzie. Miałem kłopoty finansowe. A, kłopoty finansowe. A no widzisz, sąsiad, trzeba było więcej tych kredytów zaciągać. Tych pożyczek, kurde, chwilówek. Mówili, że nie będzie odsetek. A widzisz, zawsze mówią, weź pan pożyczkę, weź chwilówkę na małą kwotę, zaraz płacisz, no. Takie chwilówki to gówno warte. Proszę? Już wziąłem 110 tysięcy kredytu. Ło, panie. Na to tyle. Naciągnik. Kolejny? Chcesz dopiero kupować nowego, tego... Zetora. No, to tak, no ale... 50 spłaciłem i 60 nadal mam. A, no tak, no. Kurde, 110 tysięcy zapłaciłeś? Ojezu. Kurde, lagi mam. Ale ty nie, ty mówisz o tym zetorze, co teraz masz, co nie? Ty proksiwie. No dobra, bo ja myślę, że kolejny sobie kupiłeś. To gdzie są, co ja mam. Dobra. Złapij mi wszystko, czy będę musiał workami nosić. Dobra, złapało. Z tego co zauważyłem, to no... Na tym największym polu nie za ciekawie wygląda sytuacja z nawozem. Bo dosłownie... niecałe dwa przyjazdy w jedną i w drugą stronę. I trochę, wiadomo, poprzeczniaka z jednej strony pola. No i muszę jechać już na farmę, uzupełniać. Kurde, ale biało u sąsiada. Widać, że wapno poszło w ruch. Którego? Ale co, którego? Sąsiada, a u mnie był. No, twoje pole 32. Ogólnie się będę musiał porozglądać na necie z jakimiś nowymi, fajnymi maszynkami. Jakieś ciągniki, kombajny, taki ogólnie, maszyny, że tak powiem. Gear Maxin. No, nie powiedziałbym. No po prostu coś na pewno lepszego i przede wszystkim z dobrymi dźwiękami, z dobrym wyglądem. Bo to, jakie mamy teraz ciągniki... Okej. Niektóre są naprawdę ładne i w ogóle, dźwięki czasami mają dobre, ale mnie powoli zaczyna wkurzać to, że jak ciągnik jedzie z górki, to naprawdę obroty są takie, jakby stał w miejscu na tą rozprawę. No na luzie jedzie, oszczędnie.
No właśnie, nie na luzie. I w tym jest problem. Dobra. Wykańczamy ten przejazd. Ale co jest? Jak się dorobię na dobra. Tym odcinku z Otką, będę zadowolony. Tak ogólnie zostawcie łapkę w górę. Subika. Tak. I zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. Zostawcie komentarz. Nie wiem, mam się dużo. Dobijecie 10 łapek w górę, będzie następny odcinek. No, czy 10 to polemizowałbym. Tak, z 5 by było git. Zostawcie pod filmem komentarz gospodarz Mati, a przypnę wam serduszko. Ta, kurde, sam Mati będzie wybierał komentarz, który będzie nagrodzony tym zaszytem. Wylosuję komentarz, który wygra wejściówkę na nasz serwer. Będzie robił Matiego. Będzie robił u mnie na gospodarstwie. Za niewielką kwotę. To za najniższą krajową, kurde. A no. To ja bym tam uważał, pamiętajcie, na czarno nigdzie nie róbcie. Kurde, umowa to podstawa, bo was chuja zrobi, za przeproszeniem. Już nie zrobił. A sąsiad to swoje za uszami też ma. Więc ja bym tam uważał, z kim, że tak powiem, robicie. Ja nie robię żadnych przekrętów. A przekręty same się robią. Kurde, bo za bardzo odbiłem. Nie mnie nie robi w całości. O, dobra. Może teraz tak jak tu jest? Mówię, co mi zaczęło tak na drzewie, kurde, świecić, jak ogół tam obłączonego. Brawo, ja. Już pół pola na zielonego. Ty, szybko ci idzie. Ty na pewno kogoś tam do pomocy nie wziąłeś? Bo co jest na szybko ci tam idzie? No, 2,5 metra puk. 2,5 metra? No. No ale też no, duże to pole nie jest, nie? Bo ile tam masz hektar, może maksymalnie pół hektara, coś takiego? Tu jest pół hektara. No. Na następnie pola chcę kupić jakieś takie dalej, większe. Lagi. Nie mogę zaklepać pole 75? Zaklepa, no to teraz no to tylko gotówka, nie? Wiem. Kupisz, no to będziesz miał. Znaczy, które? 70 ile? 5. Kurde, sąsiady, jak mi kupisz to pole, nie? To ci normalnie będę przychodzi i będę upierdzielał. W ogóle tu naprawdę, gdzie niegdzie jak są takie, jak się kupi takie pojedyncze pole, to po pewnym czasie pola w pobliżu tego pola, co kupimy. Przykładowo, teraz jak mam to pole 74, to jak sobie tak patrzę na mapie, to raz, że fajnie by wyglądało połączone pole 74 z 75. Ile te pole kosztuje? Koszt 150 tysięcy. No to mi stać. Co? No to nowy nabytek. Kurwa. Co? Sąsiad 150 tysięcy ma, ja pierdzielę. Szybkie muszę zarabiać. Ty sąsiad nie za szybko tam szalejesz? Czy no nie za bardzo? Bo to jest, przekręty są. Tak, kurde. Na początku wziął sobie tyle dzierża, taki duży kół. Dwie dzierżawy, no to maksymalnie. Zobaczymy, jak przyjdzie pora w następnym sezonie do zapłaty, kurde. No to zobaczymy. Kolejne. Zobaczymy, co wtedy zrobisz. No spłacę na luzie. Dobra, pytanie, czy starczy tutaj na ten kawałek? Oby starczyło. Bo będzie słabo jak na taki kawałeczek, kurde, mi braknie. Kontrakty sobie porobię. No nie, kurde, to są dwa przejazdy na dobrą sprawę nawet. Ja pierdzielę. A już tak dobrze było. Na te pole połączę dwa. Które? No. I tak 41, 43. 40,
120 za 121. Wyjazd za 40. No i dupa, trzeba jeszcze raz jechać. Ajajaj. To prowadzi fajnie, dużo takie. Które? No to. No ile tam będziesz miał? Półtorej? Hektar. Hektar? No. Aha, bo ty masz tylko tam dwa pola, dobra. Ja myślałem, że one większe są. Jak sobie myślę, 123 kupić. O, to teraz, to wtedy dopiero będzie. Ja je kupuję. Znaczy, to jadę, sąsiad. Nie martw się. Sąsiad to od razu wszystkie kurde pola będzie wykupował. Zobaczymy, kto pierwszy. Połowę kupię. Będzie taniej, mi wyjdzie. On załaram. Się mu kurde, jak będzie taki chamski, to wykupi mu się teren dookoła, płot się postawi i już nie przejedzie. Będzie musiał, że tak powiem, przez płot skakać. O, wychamy. Kurde, sąsiad w minutę zarobił 10 tysięcy, co jest? Patrz teraz. Ja pierdzielę, jeszcze. Ten, co kurde. A jo, bo ty tam żniwa jeszcze robisz. Mhm, jeszcze słoma została. A co ty tam na polu miałeś? Rzepak czy co? Owies. Owies. Ale to owies, czekaj. Za ile owies? No, ma jeszcze nawet ale. Ja pracy nie użyczam. A ile nie, no owies? Słabo stoi, kurde. 1400 to jest? To jest tyle co nic. Za prasę biorę, za jedną belkę biorę 5000. Pal gumę. Sąsiad, co tu kurde za ceny daje. Jak dobrze, że ja nie muszę się z nimi użarać. Masz tyle pieniędzy. Wszystko, jeszcze mam na bizonie. Całą bekę. Boże. To nie jest. Masz tyle pieniędzy, więc cię stać. Na prasę. No wiesz, no kredyty nabrał. Poczekałem, aż przyjdzie komornik, kurde, powie, dawaj pieniądze. Zobaczymy. Albo konfiskuje, kurde. To telewizor, to ciągnik. Zobaczymy. Dom mogę oddać. Ja bym dom sprzedał, to miał 40 tysięcy. Ale wiesz, komornik zawsze bierze to, co jest najcenniejsze. Ja mogę. Czyli w twoim przypadku, no, kombajn ciągnik by to był, nie? Bo wiesz, z ziemią to tam, no, z ziemi to tak prędko nie sprzeda, ale maszyny, no... Kurde, ja bym przygarnął za połowę ceny takiego bizona drugiego. Albo taką proximę, kurde. Amen się wziął. Nie wiem, że mam... Możecie sobie pomarzyć. O, jak dobrze, że za marzenie nie karają. Dobra, i tyle, chociaż. Pomarzyć zawsze można. Zbieram 50 tysięcy. Zbieram 50 tysięcy na opłatę fejkowego, kurde, komornika. Pożyczę pracę. Startowałem, bije się on, tylko płacisz mi zaraz już. Zobaczymy. Nie zobaczymy, tylko płacisz. Teraz to już pewnie skupy. Swoją kupy i wiesz, taki oczy pokazuje. O Jezu! Kurde, ale dziura. Włącz stręża. Co? Włącz stręża. A nie. Nie, bo mi się ciągnik zbugował. Łooo, pewnie za szybko jechałeś i się walił. Ha? Albo żeś nadawał tyle, że nie chce ci podjechać. Kurde. Ja nie jestem zalogowany, czekaj zaraz. Gdzie ty jesteś? Dobra, gdzie ty jest tu? Okej, co chciałeś? Zaloguj. Prasę. Poczekaj. Dobra, ty chcesz stręża, nie? Ale nie, no stręż jest włączony, to o co ci chodzi? Nie ma po wykonawcy, nie? No, no to... Kurde, no to... Daj mi. No czekaj, pomyślimy. Zostaw kamerę traktor. No weź. Stoi, wolny to bierze, nie? Poczekaj. Sąsiad złodziej, kurde. Dawaj, nie gadaj. No nie, bo ja teraz za darmo nie daję. Co ty mi to Teraz za darmo nie daję. Co było, co było. No co było, to było, teraz są inne czasy. Nie, już pomocy nie potrzebuję, ten nam wystarczający. Ty mi powiedz. Poczekaj, ja tam dajesz. Dam ci 200. 500 i 1500. Dobra, dobra. Traktorów nie bierz. Kurde, ale tam piosenkarka w tle jest, ja pierdzielę. Normalnie jakaś gwiazda młoda będzie.
A czym pracujesz? Ruskiem? Ciągnikiem. Ciągnikiem, dokładnie. Nie, czym prasujesz? No, prasą, kurde. Przecież nie rękami. A w rękach to się, kurde, jak było małym, trawę zwijało, kurde. W belki to się owijało. I się, kurde, ciągnikiem, kurde, takie małym zwoziło. O, jest. To były jakieś czasy. Nie, co to, nie to, co teraz. Teraz to trzeba w gierce, kurde, zapierdzielać. Tylko czas dopiero jutro będziecie przewijać i dzisiaj nie. Nie, dzisiaj nie, jutro. Jutro się przewinie na jeden dzień. Znowu mi kot przyszedł, znowu mi kot przyszedł. Ty. Ty z tym kotem to ale dobrze masz. Poczekajmy jeszcze chwilę, zaraz nie będzie taki dobry kotel. Zaraz się odpali. Dobra, nawożenie zakończone. To teraz, kurde, jeszcze na szybko. O, nie, sąsiad. Dobra, jutro to spasuję. Ja spadam. Sąsiad już odlatuje. Dobra. Chowamy elegancko. Dobra, opuść. Słyszysz? Do kogo mówisz? Do Kamil, do... do Kamil. O jezu. Prawie bym stodę przedstawił. Tu broń, tu mam z tyłu. No, podpinamy kable. Idziemy dobra, od razu lecę tutaj na to pole. No, od razu się zacznie od poprzeczniaka. Dobra, do widzenia, widzowie. No, na razie, trzymaj się. Widzimy się jutro. No, co jest? Ty, zamiast jechać do przodu, to idę do tyłu. Opuściłem brony, kurde. Klikam W, a to do tyłu jedzie. Ile jest już minut filmu? Co? Ile jest już minut filmu? Ile? No prawie 50, 4,7. Do godziny, że tak powiem, dojdzie i tyle. No, że tak powiem, nie chcę nagrywać dłuższych niż godzinę na tą rozprawę. Lepiej, że tak powiem, żeby było mniej, a że tak powiem... mniej lepiej, wiecie o tym chodzi. Dobra, ustaw tutaj A. Dokładnie pole skończę. Ustaw B. Daj tu wróć. Ustaw A. Ustaw B. I teraz tu jeszcze szerokość 4 metry. Dobra, nie można jechać. Pojadę sobie pierw dookoła. No, bronuję. No wiesz, no pole nawiodłem. To sobie teraz tutaj, że tak powiem, no zbronuję i będzie tyle na ten odcinek. Bo raczej idealnie tak zajmie mi to około 10 minut. 5-10 minut tak jakoś. No więc, że tak powiem, późna godzina, więc mi się nie chce siedzieć. Nie, wiadomo, tak zwane wakacje, kurde, się skończyły, no i szkoła powróciła, no to wiecie. Trzeba się na szkole skupić, kurde, żeby tylko zdać. Oceny jakieś tam poprawiać. Czekaj, jeżeli to jest słabszego. No bo jakby nie. Muszę dzisiaj kilka rzeczy. Co? Jeszcze muszę dzisiaj kilka popraw wysłać, wiem. A no, trzeba, kurde, poprawić te ceny. Rakiety. A ktoś, no to sorry za mojego brata w tle, no ale no cóż. Uroki, kurde, dzielenia pokoju z bratem. Kurde, co ty nie powiesz? Jedni nie mają problemu, drudzy niestety mają podobnie. Oj, jak ja. Także, no cóż. Ja mam samo co ty, kurde, siostrę. No, wiem. No ale wiesz, z siostrą to tam jeszcze łatwo, że tak nie, powiem. Dłużej. Wiesz co? Czasami, na pewno, nie? Wiadomo. Jedno nie lepsze od drugiego, że tak powiem. Z rodzeństwem nigdy nie ma się łatwo. Tylko nie ma. Aha. Dobra, bo chyba w powie... niby opuściłem, a dopiero w połowie pola mi zaczął bronować. Ej, szczerze? Niby te brony, ile mają? 5 metrów? Tak, 5 metrów.
Ale no, jednak wiesz, przez to, że się w miarę szybko robi tym bronami, bo jadę 16 na godzinę, to, że tak powiem, jest w sumie bardzo fajne. Ja mam problem, już jedno i mi szybko idzie. No ale no ty masz ten zestaw, co nie, że od razu ci no tą bronę aktywną masz. Czy bronę aktywną, tą jak to, aktywna, mechaniczna, jak to się nazywa? To jest zwykły kultywator, nazwa poprawna to jest. A co ty masz ten zwykły kultywator? Dobra, ja myślałem, że ty masz tą specjalną bronę. To jest po prostu zestaw poprawowy się. O Jezu, tak na nią biegłeś. Co mam biegłeś? A, w Amonga gra. Nie, co innego. Tak to bywa. Przy mojej fragmentacji, ja myślę, pobiegnij sobie do czoła, a to skręca na mnie. Powiem wam, czasami, jak my sobie tu wieczorami gadamy z chłopakami, to jak mój brat czasami coś zacznie mówić, nie? To czasami jego wypowiedzi potrafią się sklejać, że tak powiem, z tym, co my mówimy. I my taką bekę czasami mamy, bo takie śmieszne rzeczy wychodzą. Co nie? Na tę chwilę nie. Okej, skończone. Już skończyłeś orkę? Nie, to ci szybko poszło. I tu jeszcze zostało pół pola. Zabronowania. No ja, to tak powiem, tylko skończę to bronowanie i też uciekam. Trzeba, że tak powiem, energii nabierać na następny dzień. No, dokładnie. Jutro też jest dzień. Chyba zobaczymy, jak to wstanie. Tak. W stanie to jest, kurde, najgorsze. Nie pod tym względem, że... Pawiona, nie osłabuj, nie graj na to powodzenie. Kropnąć. Ale co, bo nie rozumiem. Co to jest, no... Nie wiesz dnia i godziny, kiedy umrzesz, też wiesz. O Jezu, chłopie! Ty mi o takich rzeczach nawet nie mów. Bez takich okay. Mi to, kurde. To nie są miejsca na takie rozmowy, kurde, ani ten, tematy do takich publicznych rozmów. Bo gramy już normalnie. Ja też zamyślę kursu swojego. Kamila. No. A, no Kamil to też dziad. Przyjechał do sąsiada na kawę, kurde, i że tak powiem, na kawie się nie skończyło. Flachę wypił jedną, drugą, trzecią, no i kierować już nie był w stanie. Kosił u mnie, pomagał mi, żniwa. Tylko, że pada deszcz. Tak, żniwa na wesoło. Przyjechał robić, a że pogodę nie dopisał. A to kurde, nie może się, że tak powiem, zmarnować nic. Ale przyjechał, bo sam przyjechał. Do rzymki były. Ej, powiem ci, no godzina w grze niemal jest identyczna jak normalnie, że tak powiem, u nas. Prawie. Później się dosłownie o 3 minuty niecałe. Nie, no niestety, znaczy, co chciałem powiedzieć? Dałem sobie, przypomnę. O Jezu, ale krótką pamięć masz, sąsiad. Kurwa, ty mały Polak. A nie mówię. On to czasami naprawdę, jak coś powie, to naprawdę no. Idzie się czasami naprawdę dobrze uśmiać. X-em. Ale nigdy. Jak jest za długo, że tak powiem, dobrze i idealnie, no to coś się musi spierdolić, że tak powiem. Od czasu do czasu musi coś pójść nie po naszej myśli, bo albo jak za dużo idzie po naszej myśli, wszystko gidno, to wkrada się taka monotonia jakby. No wiadomo, zależy co się robi, nie? No właśnie się, ale właśnie ja cię pytałem, czy gramy normalna już. Musimy jakieś fajne pospisko na koni, bo nie ma. No ogólnie dużo rzeczy musimy jeszcze pogarniać. Ale to, że tak powiem, na spokojnie. Póki nie planujemy w to i, że tak powiem, to nie ma co się tym przejmować. Dobra, jeszcze umyjemy na koniec, żeby brudnego nie odstawiać. Nie, znowu ty idź sobie! Co się, gdzie to łazisz? Ja,
Ja robię to pasem. Jo, ty. Mierzę. Dmuchnę. Ja pojechałem ten Joker, wstępuję do niego, nie drugi. Kąpię przebieg, się minęli. 55 minut nagrania. Sąsiad! To jest lepiej uważny. Przeżyłem! Ej, jest to wolna i lepsze, on nic nie jedzie. Ty nie myje, czy się nie myje? Szybko robię tak wstyd. No tak nie widzę, żeby się zmywało. To nowy lobby róbcie. Niby idzie, jakby chciało, a nie mogło. No kurde. Pytałeś mi, a tu jest widzę. Te zoomy to nie. Jeszcze nie zoomy te. No come on. Nie, no to 3 razy sztuka na to bym, 2 razy była. Dobra, nie będę cały dzień kurde tego mył. Bo widzę, że się nie chce umyć. Dobra. Rozkładamy. Popuszczamy. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia. Na razie. Na razie.